Cześć, witajcie. W tym filmiku chciałbym pokazać wam statki kolegowe Silek. Zostawione mam dwa koguty, biały i rudy, oraz parkę, oraz dwie kurki, również białą i rudą. Kurki bardzo fajnie się niosą. Jak widzieliście we wcześniejszym filmiku, jajka trafiły pod kwokę, po nich właśnie. Mam je tutaj osobno właśnie, oddzielone. Tam w tle widzicie właśnie nioski. O nich będzie osobny filmik. Myślę, że mają tutaj wystarczająco miejsca. Zrobiłem im taki prowizoryczny kurnik ze starej budy po psie. Tutaj właśnie. Buda była właśnie bardzo duża, więc jak na te kurki jest wystarczająca. Myślę właśnie, żeby jeszcze było kilka sztuk. Myślę dokupić właśnie jakąś czarną, może kurę. Może kurę opatwioną. No bo dwa koguty no to troszkę dużo jak na dwie kurki. Nie są może jakiejś świetnej jakości, ale one są po prostu, żeby ładnie wyglądały. Kurczę, no wybrałem trochę złą pogodę na nagrywanie, bo strasznie słońce świeci. Ale mam nadzieję, że będzie w miarę widać wszystko. W tle jeszcze słychać perliczki, no które będą razem właśnie z nioskami pokazane. Co dzień za właśnie jakieś jajko, jedno lub dwa. Fajnie się niosą, naprawdę. Jestem zadowolony. No tylko miałem nadzieję, że trochę wcześniej zaczną kworczyć, no ale... W zeszłym roku fajnie siadały, a w tym roku na razie u nich słabo. No ale w sumie ważne, że jajka niosą, to pod coś innego podłoże. Usiaduje mi się już właśnie kolejna kwoka. No i z niej też postaram się nagrać jakiś filmik. Chcę właśnie, żeby teraz cały czas były jakieś filmiki. Więc zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco. Napiszcie, który kogut wam się bardziej podoba, bo właśnie jednego planuję sprzedać. No bo dwa to jednak trochę za dużo na te dwie kurki. Chociaż nie biją się jakoś bardzo, no ale... Jeden wystarczy. No i to byłoby chyba na tyle już. A więc do następnego. Cześć.